Siema, dzisiaj Heroes trzeba trochę polecieć, nadrobić tej gierki. Ostatnio miałem mało czasu, więc powoli to idzie. Aktualnie mam 76 level. Głównie chcę do tego 86 levela, bo to najwięcej tak naprawdę zmieni w moim buildzie. No i co, aktualnie mamy trzeci akcik, więc lecimy. To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy boss, bo jego ostatnie fazy są gigatrudne, to znaczy gigatrudne, no jak zaczyna pełno tych kulek latać, no to jest po prostu, no jest ciężko, nie? Ale zobaczymy. Jeszcze ten build, no taki super na bossy nie jest, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Fajnie by było, jakbym znalazł jakiegoś house towerka po drodze, no bo wtedy mógłbym wbić sobie kilka leveli, trochę się wzmocnić, no i na pewno byłoby trochę łatwiej, nie? O, jest battlefieldzik. Tego battlefielda chyba nie ma za wiele, co? Oj, te odłamki, które się dostaje, to po pierwsze na tym poziomie nie wiem, czy one w ogóle lecą, a po drugie one nie są nic warte. One są gigatanie, z tego co pamiętam. W ogóle się blokuje o te moby. Nie wiem, czy jest jakiś relik na latanie, żeby się o te moby nie blokować, ale jeżeli jest, to fajnie byłoby go dostać. I nie wiem, czy poleciałby mi w sumie jakiś odłamek. Chyba nie. Zobacz, czy mam jakiś? Mam jeden. To pytanie, czy ten jeden mi teraz poleciał, czy wcześniej. Dobra, mana potion i tutaj nic nie ma więcej. Więc idziemy na kolejną mapkę. Jest level upik, 77 level. Także już coraz bliżej do broni, która mnie zbustuje. No a jeszcze kilka mapek zostało do tego bossa, więc myślę, że może, jeżeli trafi się jakiś House Tower, albo może znowu jakiś Battlefield, może jakiś Eternal Rift. Czekaj, Unstable Rift i Eternal Battlefield, to może z level 2 wbije. A, bez tego, no bo tu tutaj już powoli leci ten exp, nie? Mobki mają 81 level. Także bez szału jest. Dobra, jest chaos towerek. Pytanie, czy mam potki? Mam potki na HP, mam potki na manę. A skrzynka dopiero na helu. No to co, lecimy chaos towerka. Zobaczymy. Kurde, no na house towerku myślę, że ten 80 level może bym wbił, jak się nie wywala oczywiście. Tutaj już na hita prawie całe HP dostałem. Fajnie by było się nie wywalić, no bo to house, na house towerku giga fajny exp można wybić. No ale czy się uda, to zobaczymy. No i itemki może jakieś fajne polecą, nie? Dawno żadnego scenika nie dropnąłem, coś. Nie wiem, jakoś na normalu leciało mi więcej sataników niż teraz na tym Nightmare'ze. Nie wiem czemu tak. Wykorzystałem już swój limit szczęścia. Nie mam pojęcia, ale tak jakoś dziwnie się złożyło. Może tak jest. Dobra. Zrobię sobie to piętro i widzimy się na lucie. No i wbiłem levelek 78. Więc w zasadzie zostało jeszcze 28 mobków. Więc około levela dałbym radę wbijać na piętro. Co prawda trochę czasu to zajmie, no bo no mój damage jest tutaj trochę mały i z tymi elitami będę się męczył. Ale jak dobrze pójdzie, no to kilka ładnych leveli wpadnie na tym towerku. Jak się nie wywalę też oczywiście, nie? Dobra, udało się zrobić. Troszkę się z tym pomęczyłem, z tymi elitkami na końcu. Ale mamy to i mamy jakiegoś pendanta oraz dwa czarmy. Idziemy w to. Attack damage, dexterity. Kurde, nie wiem, czy tego dexterity nie dawać, bo jaki mam attack rating? Mam 40% szansy na hita. To jest giga mało. Giga mało. Że pod dex też bym musiał szukać, bo jak ja nie trafię, czy nie zadam damage'u, to wtedy mój skill to jakby nie zadziała, nie? Więc ja muszę trafiać tym skillem. To ma replenish life, mana, energy, vitality. Shit.
Tu mam na attack rating, tylko za co ja bym mógł to wymienić? Ten spaz burst missiles. Mana per hit. Może to? Troszkę mniej HP będę miał, ale zwiększy mi się lekko attack rating. No i chyba tyle. Lecimy na kolejne piętro, wbijać kolejny level. O nie, pingwinki, nienawidzę tego. Tutaj trzeba znaleźć jednego pingwinka, który jest chyba inaczej obrócony, coś takiego. Aha. Tyle? Łe, to szybko znalazłem. Ale nie sądziłem, że aż tak szybko. Dobra, to idziemy wbijać kolejny level. No i niestety za dużo level nie pobijam, bo umarłem od jakiejś kurde chmury. Także tyle zbijania leveli na Chaos Towerku, szkoda. A może się jeszcze jakiś kolejny trafi. No i mamy level upik 79. Także zostało 7 leveli do wbicia. Ale no, takie elitki. Kurde, czasami mega długo bije. Brakuje mi damage'u. A damage będzie, jak będzie nowa broń. Ale do nowej broni to jeszcze troszkę niestety leveli brakuje. Jak wcześniej wspomniałem, 7 leveli. Oho, coś poleciało. Jakaś setupka w drodze na bosika. Na nomada. Ale to jest tier A, więc zapewne nie będzie wiele warte. Dobra, jest bosik. Zobaczymy. Raczej nie nastawiam się na to, że go zrobię za pierwszym razem. Tym bardziej, że on ma 4 miliony HP. No ale kto wie, może się uda. Fajnie by było, jakby się udało. No, tak jak mówiłem wcześniej, mój build na bossy jest dosyć słaby. Ja go będę długo bił, nie? A jak będę go długo bił, to znaczy, że no, będzie mógł dużo skilli wykastować. Wiadomo, im więcej skilli wykastuje, tym będzie kurde trudniej. Będzie trzeba więcej unikać. Na razie milion HP mu zbiłem. Wygląda to w miarę ok. No ale teraz jeszcze nie ma tak ciężko. Chociaż już powoli zaczyna spamować tymi skillami. To jest właśnie najgorsze. Jak on zaczyna spamować tymi skillami. Jeszcze te, dochodzą te mobki, które blokują. Już się troszkę ciężej zaczyna robić. A im mniej HP ma, tym bardziej tymi skillami spamuje. Na razie idzie w miarę dobrze. Jeszcze raz chyba będą sarkofagi. Najbardziej denerwuje mnie to, że moje ataki misują. Nie zawsze trafią w tego bossa, nie? Dwa miliony HP mu zostały. Oj, teraz dwa razy z rzędu kamulce poleciały. Kamulce i znowu kamulce. Znowu kamulce. Się zaczyna rozkręcać coraz bardziej. A mi się potki na HP skończyły. Aj. No, niedobrze, niedobrze. Dobra. Tak, podki na HP. I nie wiem, czy nie będę musiał podbić trochę leveli, żeby go zrobić. Jest taka szansa, że będę musiał, niestety. I tak, podki. No, potek na HP nie mam. Na manę mało potek używam. Dobra, zobaczymy.
Dobra, wybiłem 86 level, dzięki czemu założyłem tego Javelina, który dał mi dosyć sporego buścika do damage'u. Szkoda, że nie ma żadnych soketów, ale to później się go najwyżej wymieni. Zobaczymy, jak to będzie. I zobaczymy, jak teraz pójdzie bossik z tym Javelinem. Uwaga. O, dobrze idzie. Zapomniałem, kurde, że trzeba tego unikać. Dobra, teraz zobaczmy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej to pójdzie. No, ale jeżeli chodzi o ten damage, to kurde, wydaje mi się, że jakiegoś szału nie ma. Zobaczymy. Na razie w miarę idzie. Pojawiły się sarkofagi. Okej. Bo nie dostałem hitka. Tak, i bijemy bossa. Najgorzej będzie przy końcu. On tam później się odpala. I tych meteor showerów dużo wali. I to jest wtedy, oj, najtrudniejsze. No właśnie. Teraz wali dwa meteor showery. I już jest, kurde, troszkę trudniej. Trzeba na to uważać, żeby się nie wywalić. Jak za dużo dostanę z tego Meteor Showera, no to padam, nie? Bo to dużo bije. W teorii jakbym res sobie ogarnął, może nie byłoby tak źle. Oj. No i to jest najgorsze teraz. Meteor Shower. A znowu. Oj. Puść mnie. Oj. Oj. Dobra. Oj, dawaj, już dużo nie zostało. Nie. ZK. Kurde, nie, to jest chyba najtrudniejszy boss. Nie wiem czemu, ale no, mi przynajmniej zawsze na nim najwięcej czasu schodzi. Dobra, mamy to. Kolejny bossik gotowy. No, z tą bronią teraz dużo łatwiej będzie.